Dajcie. Map. Inka. Nie wiem dlaczego tam się. Dobra. Lecimy dalej. Musimy dzisiaj tak, co my dzisiaj mamy do zrobienia? Już wam mówię, więc tak, w tym odcineczku rośnie, ale papryski porobić. Czyli... Musimy porobić papryski. Teraz chcę być od razu. Przejdziemy sobie zrobić zastobójczy środek. Niech nam tam to pięknie będzie rosło. W poprzednim odcinku właśnie ten... Chcieliśmy. O kurwa. To się nam tak zrobiło. Dobra. Jedziemy sobie nasze pole. Jak widać jakieś chwasty są. To trzeba ich pozbyć, prawda? Żeby to jednak chwastów nie było. Taki odcineczek. Zmienimy sobie radio. O, tam ile chwastów, zobaczcie. Jak pojedziemy tu do końca. Przejdziemy sobie tutaj prosto. No pięknie. Chwasty nam porosły. No i dobrze, mamy środek chwastobójczy, to akurat sobie go wybijemy. Dobra, na razie wyłączymy to radio, bo mnie tylko ono denerwuje. Pojechać tak. Idealnie. To powinienem ścieżki porobić, ale dobra. Jak najwięcej muszę zebrać, więc... Nie patrzę na to, czy są ścieżki, czy nie. Ważne, żeby tylko ten środek zaczął działać. Te chwasty nie powinny już wyrosnąć, jak już raz opryskałem, nie? Mniej więcej widać, gdzie są. Akurat na razie powinniśmy złapać, ale jeszcze nie złapię. Ważniejsze, że się to wpryska od razu. Wtedy powinienem to zrobić wcześniej, żeby nie mieć tych obcych, ale no trudno.
Najważniejsze, że już teraz nie będzie. Chyba to pole przejedziemy. Dobra, zaczniemy sobie z tej strony. Równo pryskać. Akurat nam usychają i tyle. Jeszcze nie urosło nam to pole. Chyba później rośnie. Tak mi się wynajmniej zdaje. Aczkolwiek tego to nie wiem. Lecimy. Podajemy jakąś kłę, no jest to prawda jakaś kłopa. Przypadkiem nie będziemy pryskać. To pole mi się większe wydawało. Kosiłem ten. Wiem tylko zbywałem. To pole mniejsze jest fakt, ale zobaczymy ile ze zbioru będzie. Trzeba jeszcze nawieść nawozem. W razie jest tylko samym tym ostobójczym środkiem. Już zaczyna rosnąć. Patrzeć, to już coś rośnie. Mam nadzieję, że nie zmieni nam to liczby plonów. Chciałbym się troszeczkę, ale nie powinno, bo to zaraz nam znikną. Nie powinny ich już być. To miejsce powinno niby, tak mi się wydaje, wyrosnąć. No, masz soja i pszenica nasza. To jest pierwszy etap tutaj. Więc tu jeszcze możemy dać później oprysk, nawóz. To proszę, że tamto pole będzie ładnie. Ładnie tamto pole będzie opryskane, nie opryskiwane. Trzeba orkę jeszcze zrobić. Ale przyjedzie do mnie, już dzwoniłem do takiego kumpla. Przyjedzie mi pomóc tą orką tam. Więc akurat spoko, nie? Jeden chwastek. Tutaj nie ma co tego chwasta żałować. Lać ile się tylko da. Powiem. Dobra, do końca dojdziemy już. One powinny zaraz zniknąć. Kwiatki. Mam to pole właśnie na kukurydzę zrobić. No, by było. Tam kukurydzę się zrobi. Dobra. To już mamy zrobione. To jest wapno, dlatego to jeszcze nie rośnie. Jakby nie patrzeć, mamy wapno, to
Dobra. 513 to zostało. Taki odcineczek dzisiaj. Pastów. Naszym dżendirkiem podjedziemy sobie. Pytać się i proszę o ten oprócz był, to jest nawóz. Ale. Dobra, lecimy. Nie wiem, co to się da teraz, ale no... Teraz zobaczymy na tym polu. Daję, no to jedziemy. Nie wiem, to jest to pierwsza, to jest druga już faza. To trzy, ma to ja. Jeszcze jeden przejazd. Powinno być chyba okej. Wydaje się, że będzie teraz dobrze tutaj. Jadę, będzie dobrze. Jeszcze zawsze można sprawdzić inaczej. A więzienie. Of the equator navigator, gotta hit the road. Drogą. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms like a top. I could get used to this. Shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't. Dobrze, działa. Taka praca sobie dzisiaj, luźna. Dobra,
that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. The community's number one hit music station. Truckers.fm. This is a message from the government and the NHS. Heath Joe, I wanna get wild with you. Lecimy z powrotem na bazę. Mamy kolejny krótki odcinek w sumie tylko. To jednak już jest tylko. Radyjko wyłączone, John Deere. Zamykamy. Co no teraz? Tylko czekać, aż nam wzrośnie druga faza. Też ta pryska już poza odcinkiem. Już nie wiedzieli, że drugi raz sam robię po prostu i będziemy przygotujemy się już tutaj na żniwa. A w tym czasie, no co? Ja się z wami muszę pożegnać. Nie ma na razie nic takiego pracy. Czekam, aż dacie mi odpowiedź, co na tej 48 mamy zrobić, ale czekajcie, chwila. To jest kukurydza. To jest moje pole. Tak, na nim jestem. Należy do mnie. Serio, tu mam kukurydzę. Teraz ja to wiem. Nic. Czyli tak, żeście tak jak mówiłem, że tu będzie kukurydza. Ten jaki to jest duży kawałek? Malutki. Aha, i są chwasty oczywiście. Nie wszędzie widać. Proszę, zrobimy gotowy do zbioru. Na wyzienie sobie zachwaszczenie 15. To jest 100%. Dobra. No nic. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć, czołem.